Ja mam tylko nadzieję, że nie znajdę tutaj jakichś zwłok za chwilkę. Słuchajcie, mieliśmy schodzić na dół, natomiast dosłownie przed chwilą znaleźliśmy coś, co wygląda na taki mały safe zamykany na kluczyk. I nadal w środku jest jakaś zawartość. Wyobraźcie sobie taką kapsułę czasu w tym domu. Takie pomieszczenie, które mimo dewastacji tego miejsca nigdy nie zostało otwarte. A może by tak tej klamki użyć w tamtych drzwiach, które klamki nie mają, i je otworzyć. Ktoś, słuchajcie, dosyć mocno się natrucił, żeby nikt nie otwierał tych drzwi. Nie, no zobacz. Otworzymy je. No i teraz uwaga, pytanie, co za nimi znajdziemy? Znajdujemy się już pod naszym miejscem docelowym. Jak widzicie, na samym wjeździe stoi porzucony samochód. A na co jeszcze zwróciłem uwagę, już na samym początku, to na tą plastikową pukawkę, która również tutaj leży obok. Słuchajcie, tak jak wspominałem, dzisiaj zwiedzamy gigantyczną, kilkupiętrową willę. Raczej taki dom, ale naprawdę z dużą ilością pomieszczeń, pokoi. Co ciekawe, w tym miejscu była tylko jedna osoba, która jest związana ze światem urbexu. Ale to, co mnie zastanawia, to fakt, że ta osoba nie wrzuciła żadnych relacji z tego miejsca. Jakby się bała albo dostała zakaz publikacji. Troszkę jest to zastanawiające, ponieważ ona regularnie wrzuca relacje z miejsc, które odwiedza, a z tego miejsca ciężko było cokolwiek znaleźć. Ale pewnie zastanawiacie się, jakie mamy w ogóle informacje na temat tego miejsca. I tutaj niestety muszę was zmartwić, bo informacji zbyt wiele nie mamy. Willa stoi porzucona, opuszczona. Tak naprawdę jak przejeżdża się z drogi i patrzy się na ten obiekt, to wydaje się, jakby był nadal zamieszkany. Jedyne, co zwraca uwagę, to to, że ten samochód nie ma kół. Zostały one już wymontowane. Natomiast po wejściu już na sam teren, jak widzicie, jest kompletnie zarośnięta, co może wskazywać na to, że jest ona opuszczona. Mam tylko nadzieję, że podczas dzisiejszej eksploracji nie natrafimy na jakiegoś bezdomnego lub kogokolwiek, kto by tutaj zamieszkiwał ten domek. No bo trzeba przyznać, że miejsce jest dosyć ekskluzywne. Nadal wygląda naprawdę wspaniale. Także zapraszam was do środka. Za chwilkę wyciągnę lampę, abyśmy mogli wszystko lepiej zobaczyć. Natomiast już na wejściu widzę pluszankę, pandę. Tutaj chyba jakaś stara drukarka. No i teraz tylko, żeby nie wpaść w tarapaty. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. I teraz patrząc na całe to otoczenie, no to już raczej jesteśmy pewni w tym miejscu, że obiekt jest opuszczony. Panuje wszechobecny zapach zgnilizny jakiegoś tutaj grzyba, słuchajcie, który w sumie jest widoczny na suficie nadal. I tak naprawdę teraz znajdujemy się chyba w czymś, co służyło jak taki trochę, no teraz mogę się mylić, ale wygląda mi to na taki barek, bufet, bo tak jak mówię, willa jest ogromna. Także możliwe, że takie miejsce mogło się tutaj znajdywać. Ale na co warto zwrócić uwagę? To na pewno na to, że nadal mamy choinkę, taką raczej ozdobę świąteczną. Leżą również książki. Tam lodóweczka, chyba nadal otwarta. Ale warto zwrócić uwagę również na kalendarz. On, jak pewnie wiecie, wskazuje mniej więcej okolice opuszczenia tego obiektu. No i mamy, słuchajcie, rok 2012. Także willa stoi opuszczona od dobrych kilku lat. Co ciekawe, tam w rogu, zobaczcie, mamy stare akwarium. Te rośliny kompletnie zwiędły, ale w sumie się nie dziwię. Troszkę, ale niestety miejsce coraz mocniej podupada. Widać, że stało się miejscem szabru. Ja mam tylko nadzieję, że nie znajdę tutaj jakichś zwłok za chwilkę. Natomiast co ciekawe,
rzućcie okiem na to. Na tej kanapie leżą Jordany. Tak, to są oryginalne Jordany, słuchajcie. Tutaj chyba też Jordany. Takie buty, słuchajcie, w stanie, no powiedzmy, w miarę świeżym, są warte naprawdę masę kasiory. Wydaje mi się, że te są droższe. Nie wiem, czy siedzicie w takich tematach, ale osoby, które znają się na akurat tych butach, tych modelach, to pewnie wiedzą. Możecie napisać w komentarzu, ile takie buty są warte mniej więcej. Natomiast moim zdaniem naprawdę masę kasiory. A teraz mamy doskonały widok na ten samochód, do którego na samym końcu przejdziemy. Postaramy się wejść do środka. Widzę, że drzwi są otwarte, także problemu raczej nie będzie. Klimatu temu miejscu nadają również rośliny. Wydaje mi się, że osoby, które tutaj mieszkały, naprawdę musiały kochać zieleń, bo tak naprawdę w każdym pomieszczeniu mamy całą masę różnych roślin. Tutaj na przykład mamy sztuczne kwiatki jakieś, natomiast mimo, że są sztuczne, nadal nadają takich barw, można powiedzieć, temu miejscu. Dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak kierować się dalej. Najpierw zwiedzimy cały parter, następnie będziemy się kierowali na wyższe piętra. Jesteśmy teraz w łazience. Zobaczcie na tą kabinę prysznicową. Ona ma funkcję radia. W ogóle, kurczę, to jest identyczna kabina, jaką kiedyś miałem. Ten sam model, dosłownie. Widzę, rozpoznaję to po mniej więcej wyglądzie, po kolorystyce i po całym układzie tej kabiny. Jest ona również mała, tak samo jak moja. Ledwo się tam, słuchajcie, mieściłem. Ale przechodzimy dalej. Tutaj za ścianą mamy kolejną część łazienki. Mamy również pralkę, dosyć współczesną. I dosyć wspaniale zachowaną ścianę. A tutaj niestety pusto. Lecimy dalej. Ciekaw jestem, jak prezentuje się kuchnia w tym obiekcie. Bo chciałbym również znaleźć datę spożycia jakiegoś produktu, co również mogłoby nakreślić mniej więcej czasy opuszczenia tego obiektu. Rzućcie okiem jeszcze tutaj na ten plakat. Jeśli się nie mylę, jest to Aston Martin DB9 albo 10, chyba 9, co również wskazuje na to, że mógł tutaj mieszkać jakiś pasjonat motoryzacji. A co również ciekawe, na drzwiach, czy przed wejściem dalej, na schody i do kolejnych pomieszczeń, mamy obrazy święte. Ciekawy jestem, czy jest to zabieg urbeksowiczów, czy może rodzina tutaj była również religijna dosyć mocno. O, ja cię kręcę. Pierwszy raz taki widzę. Widzicie coś takiego? Powiedzcie mi, widzowie, czy widzieliście kiedykolwiek na eksploracji takie urządzonko? Nadal w środku są kasety. Turnowami pewnie, bo to poczta głosowa. No, poczta głosowa możliwe, tak. Ciekaw jestem, czy byłaby możliwość odtworzenia tych wszystkich nagrań. Wyobrażasz sobie coś takiego usłyszeć? Głosy tych właścicieli, może głosy rodziny, znajomych, którzy dzwonili do tego domu. Natomiast już tutaj troszkę przyjemniej. Schody praktycznie w ogóle nie zniszczone, drewniane. Tutaj jeszcze po lewej stronie mamy takie skupisko na konserwy, jakieś tutaj jeszcze opakowania, no chyba jedzenie dla dzieci, mleko w proszku. Czyli dziecko również tutaj mogło być niegdyś. Natomiast co również zwróciło moją uwagę, to to, że powoli zaczynam czuć zapach zgnilizny. W sensie tak przez chwilę mi zaleciało takim smrodem. Bardziej pachnie sauną. Sauną? Jest drewna w saunie. Troszkę tak, ale jak stoisz w tamtym miejscu, to czuć taki zapach, jakby się coś rozkładało. Natomiast tutaj jeszcze rzućcie okiem, jak ta podłoga napęczniała. No mam lekkiego stracha, powiem wam szczerze. Dużo chętniej i bezpieczniej eksploruje mi się obiekty, które mniej więcej mają jakąś historię i które mniej więcej wiem, z czym się one jedzą, ponieważ tutaj naprawdę jesteśmy świeżakami w tym miejscu. Jesteśmy chyba drugą grupą eksploracyjną, która w ogóle zapuściła się do tego obiektu. Rzućcie okiem na tą toaletę.
Takich kafelek raczej, słuchajcie, się już nie spotyka w dzisiejszych czasach. Tutaj jeszcze lustro. Zawieszki na tą toaletę również i deska w kaczuszki. Ciekawie ten domek się prezentuje, bo po części jest on pomieszany z takim wyposażeniem dosyć współczesnym, a po części gdzieniegdzie znajduje się jeszcze miejsca, które nawiązują do starszych lat, dawniejszych lat. Natomiast tutaj rzuć się również okiem, że mamy kalendarz. Wydaje mi się, że ten kalendarz będzie najważniejszym artefaktem, który znajdziemy dzisiaj, ponieważ mamy już rok 2011, co potwierdza mniej więcej, że w tym roku ten obiekt mógł zostać opuszczony. Tutaj jeszcze dosyć intrygujący wydruk. Ciekawy jestem, o co chodzi z tą fotografią. To jest pewnie wydruk z komputera, z drukarki, natomiast dosyć przerażająco to wygląda. Położę to tutaj. Ktoś tutaj przyjdzie po nas za jakiś czas, będzie miał dosyć niezłego mindfucka, jak to zobaczy. Ale ty, ja też taką książkę miałem. Ja też taką książkę miałem kiedyś, Historia 4. Wiesz, po czym rozpoznaję? Po tych obrazkach, po tym Egipcie, po tej piramidzie. Ale no, tutaj musiało być, wydaje mi się, że nie jedno dziecko, kilka młodszych osób, ponieważ rzuć okiem również, jak sporo tutaj leży zabawek, na przykład ta lalka. Czwartoklasista tak ładnie pisał. No, ładnie pisał. Bardzo ładnie pisał. Kurczę. Ciekawy jestem, co się stało z tą rodziną. I na pewno wy również jesteście ciekawi. Natomiast niestety, no tak jak mówiłem, nie mamy żadnych informacji na temat osób, które tutaj mieszkały. A z miłą chęcią chciałbym się, słuchajcie, dowiedzieć, czemu się wyprowadzili, czemu ten obiekt porzucili. A teraz wchodzimy do kuchni. Do jednego z moich ulubionych miejsc, w opuszczonych miejscach, kuchnia. I co nam się tutaj, słuchajcie, na początku rzucało oczy? Na pewno chlebak, na pewno piekarnik, ale jaki ubrudzony, zobaczcie. Długo nie był myty, natomiast mamy również jeszcze półeczki, w których niestety jest dosyć pusto. Mamy oczywiście kwiatki, bo w tym domu, no tak jak wspomniałem, tych kwiatków, tych roślin jest naprawdę sporo, ale raczej w kuchni dosyć mocne pustki. Tutaj natomiast jeszcze mamy krem, pełny krem, chyba nawet nie otwierany. Zioła polskie, Ewa Natura, krem do rąk i paznokci. Natomiast nie widzę żadnej daty produkcji, nic więcej, także odkładam go na miejsce. Piękne talerze, które sobie tutaj, słuchajcie, nadal leżą. Mamy również chyba bidon, taki większy, na rower, w którym nadal jest woda, no i parapet całkowicie wypełniony roślinkami, które niestety, no, aktualnie już są martwe. Co również ciekawe, zobaczcie, że tutaj mamy miskę dla jakiegoś zwierzaka. Obstawiałbym pieska. Domek ten ma dosyć sporych rozmiarów ogród, a ma nawet malutkie oczko wodne, także piesek jak najbardziej mógł tutaj również być. Kierujemy się teraz dalej. Zobaczcie, że tutaj dosyć ciekawie zaprojektowane drzwi. Jak są zamknięte, są praktycznie niewidoczne. Zdradza je tylko ten zamek tutaj. Natomiast można powiedzieć, że taki ala sekretny pokój. Dobra, wchodzimy do środka. I wydaje mi się, że to będzie pokój dziecięcy albo i nie. Sypialnia. No, sypialnia. Myślałem na początku, że pokój dziecięcy, ponieważ jest ten fotel. Myślałem, że zaraz tutaj znajdziemy jakieś biurko, gdzie stał niegdyś komputer, natomiast niestety nie. Jest tylko fotel, jest dosyć sporych rozmiarów łoże, bo to już nie łóżko, to jest łoże. I co ciekawe, zobaczcie, że przyzdobione szkłem. Można było się, słuchajcie, tutaj ciekawie przeglądać, leżąc w łóżku, a tutaj jestem ja. Pamiętajcie, łapce w górę, subskrypcje, jeśli podobają wam się moje wyprawy, miejsca, które odwiedzam. Czy coś w szafie jeszcze znajdziemy? Torbę Van Graffa, a także łazienkę. I ta łazienka już w troszkę lepszym stanie niż ta niżej. Mamy tutaj wannę, mamy oczywiście kolejne rośliny, mamy lusterko. Tutaj niestety kran już ktoś urwał.
No i szafkę taką łazienkową. Co ciekawe, tutaj jeszcze leżą zaproszenia. Wydrukowane takie jakby zaproszenia do wypełnienia. Są one puste. Zobaczcie, tutaj jeszcze kartki świąteczne. Otworzę ją, zobaczę, czy jest zapisana. A nie, to są po prostu takie kartki gotowe do zapisania. Jest ich dosyć sporo, natomiast my kierujemy się dalej. Wychodzimy z tego ala sekretnego pomieszczenia i wchodzimy również znowu do naszego salonu. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to na to, że na dole, nie wiem czy widzieliście, było kilka akwariów. Tutaj natomiast również mamy chyba akwarium albo jakieś terrarium oszklone. Nie, to było chyba terrarium, ponieważ zobaczcie, bardziej to wnętrze wygląda mi na coś, co miało przetrzymywać jakiegoś węża albo pająka. Tutaj jeszcze maluteńkie ubrania dziecięce. Mamy również wyjście na taras, natomiast chyba nie będziemy wychodzić, bo nic tam ciekawego nie widzę. No i jeszcze więcej tych zeszytów i książek dziecięcych. Staram się teraz patrzeć, gdzie stawiam kroki, ponieważ podłoga wydaje dosyć głośne odgłosy. A z tego co wiem, sąsiedzi, którzy mieszkają dosłownie dom obok, są w domu, bo ich widzieliśmy wchodząc tutaj. Natomiast ciekawi mnie, co jest tutaj za tymi drzwiami. Niestety klamka jest urwana, ale z tego co widzę, jest to pewnego rodzaju taki schowek. Schowek jakiś narzędziowy, tam chyba jeszcze widzę wycięte kaloryfery. Więc nic ciekawego. Także kierujemy się teraz na chyba ostatnie szczytowe piętro. Wiem na pewno, że jeszcze do sprawdzenia mamy te garaże, które widzicie teraz. Wszystkie są pootwierane. Co ciekawe, patrząc na ten obiekt z góry, możemy zauważyć nie jeden samochód, a dwa. Jeden na pewno już widzieliśmy na starcie. Natomiast chciałbym również znaleźć ten drugi. Co mamy tutaj ciekawego? No obstawiam, że kolejna sypialnia i obstawiam również, że może pokój dziecięcy, bo jeszcze takiego pokoju nie znaleźliśmy tutaj nigdzie. Co mamy tutaj? Ej, zobaczcie. To jest surowe pomieszczenie, jakby dosłownie było szykowane do remontu. Mamy naprawdę surowe ściany. W sumie może oni, słuchajcie, chcieli remontować tą górę albo przygotowywać dopiero. Może nie starczyło pieniędzy, może zbankrutowali, nie wiadomo. Tutaj na ziemi mamy karty. Karty Duel Masters. Ja nie wiem, słuchajcie, czy to nie są karty kolekcjonerskie pewnego rodzaju, czy to nie jest coś na zasadzie tych kart Pokemonów, które aktualnie są warte naprawdę masę kasy. Nie wiem, czy się kiedyś orientowaliście, ile takie karty kolekcjonerskie mogą kosztować, ale kiedyś z ciekawości sprawdziłem i naprawdę to się sprzedaje za grube pieniądze. Natomiast teraz wchodzimy chyba do, no już chyba pokoju dziecięcego, no nie ma innej opcji. A dlaczego tak uważam? Ano dlatego, ponieważ mamy, słuchajcie, biureczko z książeczkami. Biureczko dosyć niskie, więc dla dziecka mamy szafę, a także zabawki. Mamy również, zobaczcie, tam taka ozdoba, jakiś kotek, skarpetki dziecięce. Także to musiało być, słuchajcie, pomieszczenie dla dziecka. Stworzone dla dziecka, jakieś pokoje dziecięce. Obstawiam, że takie dziecko w okolicach, nie wiem, 12 roku życia. Ale w sumie to możemy łatwo stwierdzić po tych zeszytach i książkach, które tu leżą. Kurczę, ciekaw jestem, jakby zareagowała osoba, która tutaj niegdyś mieszkała, która może jakimś cudem trafiłaby kiedyś na mój film i zobaczyła swój dom. Może wróciłyby jakieś wspomnienia. Natomiast wracając do tematu tych książek, mamy tutaj chemię dla gimnazjalistów, zbiór zadań podstawowych. Także podstawówka, tak jak myślałem. Tych książek jest naprawdę sporo. Mamy jeszcze jakieś zapiski. Tam jeszcze jeden zeszyt od języka polskiego.
sporo tego jest. Naprawdę ciekawy temat, dlaczego nikt tego nie zabrał. Chyba znaleźliśmy jedną z ciekawszych rzeczy w tym domu. Kolega przed chwilą podał mi zdjęcie rodzinne, na którym właśnie wydaje mi się, że widzimy właściciela i właścicielkę. A ja wam to troszkę lekko zapikseluję, no bo nie chciałbym również pokazywać ich twarzy. Może sobie tego nie życzą, jeśli nadal żyją. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, to na to, że ten pan na fotografii w otoczeniu dwóch kobiet ma na sobie mundur. Mogę się mylić, natomiast wygląda mi to na mundur wojskowy, a dokładnie sił powietrznych. Dosyć wysokim stopniem był. Także w sumie wszystko się jako tako komponuje i zgadza. Mógł zarabiać dosyć ciekawe pieniądze. A willa, jak sami widzicie, nie jest małych rozmiarów. Jest dosyć ciekawa. W swoim, powiedzmy, w swoich latach świetności mogła być dosyć fajnie wyposażona. Poza tym ma dosyć spory ogród, ma oczko wodne. No i te dwa samochody, które tutaj możemy znaleźć. Natomiast tutaj, zobaczcie, gigantyczna szafa, naprawdę tak wielka szafa, że to jest szok. Ale dominują tutaj ubrania dziecięce w większości. No zobaczcie tam na te małe dresiki, a tam mamy kolejne biureczko, a raczej meblościankę, przepraszam, bo zaraz ktoś się doczepi, że źle nazywam ten mebel. Chyba jest to meblościanka, bo taki mały segmencik. Tutaj mamy jeszcze więcej zdjęć rodzinnych. Jeszcze więcej zdjęć rodzinnych. Słuchajcie, mamy tu jakiegoś pana przy motocyklu. Kolejny pan z jakąś panią. Basi i Wiesiowi. Okej, tutaj kolejne zdjęcie z wojska. I jeszcze jedno zdjęcie z wojska, słuchajcie. Sporo ich tutaj. Kurczę, no. Strasznie mi ciekawi historia tej rodziny. Co się z nimi stało, że to miejsce tak porzucili. Mam nadzieję, że nic złego. Tam na dole jeszcze więcej tych zdjęć leży. Może gdzieś tutaj znajdziemy album rodziny, natomiast będziemy się kierowali dalej. No miejsce kompletnie wymarłe. Kompletnie wymarłe. Jeszcze nie zaglądałem tam. W sumie nie zwróciłem uwagi, że tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie. Ale chyba... O, niestety, zobaczcie. Zamknięte. Także to, co jest za tymi drzwiami, pozostanie tajemnicą do momentu, aż ktoś tych drzwi nie wyłamie, niestety. No, jest zamknięte, nie ma klamki. Teraz jeszcze macie tutaj ciekawy widok na podwórko. Kompletnie zarośnięte, ale tam mamy to oczko wodne, o którym wam mówiłem. Także za chwilkę do niego przejdziemy. Czy coś tu jeszcze znajdziemy? No oczywiście, że tak. Tutaj jest jakiś pokoik. Tam już niestety nic nie ma. No ale tutaj... Kolejna taka zasuwana szafa wbudowana w tą ścianę. I co ciekawe, rzućcie okiem na to. Ile tutaj jest gazet? Kurczę. Pogrom. Słuchajcie, pogrom. Pogrom, pogrom, jeszcze raz pogrom. Ile tego tutaj jest? Ciekawy jestem, dlaczego ktoś to zbierał, tak myszkował w tej szafie. Ale w sumie jedną z nich możemy wyjąć. Zobaczcie, że dosyć sporo tych nawiązań religijnych. A czy mamy tutaj rok wydania? Nie widzę za bardzo. 2009. Powiem wam, że patrząc na to wszystko, to można mniej więcej nakreślić sobie obraz tej rodziny, która tutaj mieszkała. I z tego, co do tej pory zdążyłem zauważyć, znaleźć tutaj w tym obiekcie, wydaje mi się, że mieszkała tutaj kobieta, mężczyzna, chyba dwójka dzieci. Kobieta była pasjonatką roślin, hodowania roślin. Była również chyba dosyć mocno religijna, albo cała rodzina była mocno religijna. Natomiast mężczyzna był żołnierzem. Był żołnierzem, a jego pasją, można powiedzieć, poza pracą była motoryzacja. Ponieważ mamy dosyć sporo gazet motoryzacyjnych, a tutaj mamy drzwi.
które są zamknięte. Ej, dosyć to dziwne, że nie mogę ich otworzyć. Ej. Czemu ja ich nie mogę otworzyć? Może przez podłogę? Jesteś tu? Nie mogę ich otworzyć. Ty, a czemu one są tutaj nie otwarte? Zobacz, tutaj nie otwieramy, a tam nie ma klamki. W sensie, tutaj są zamknięte te drzwi, a tam to pomieszczenie nie ma klamki, żeby się do niego dostać. Ciekawie jestem dlaczego. Nie dowiemy się. Nie dowiemy się, bo nie jestem w stanie ich otworzyć. Natomiast, ej, patrzcie, wyjąłem klamkę. A może by tak tej klamki użyć w tamtych drzwiach, które klamki nie mają i je otworzyć. Spróbujmy to zrobić. Oczywiście potem tą klamkę odniosę na miejsce. Gdzie jesteś? Ty, chodź. Mam pomysł. Wziąłem tą klamkę i kurwa otworzę je tamte, tą klamką. Tylko nie wiem, czy tam jest miejsce na wejście do klamki, czy jest taki dzyndzel. Ktoś, słuchajcie, dosyć mocno się natrudził, żeby nikt nie otwierał tych drzwi. Nie no, zobacz. Otworzymy je. No i teraz uwaga, pytanie, co za nimi znajdziemy? Ty, no nie, zamknięte są. Nawet z klamką ich nie otworzę. No niestety. Pozostanie tajemnicą sztuczka z klamką nie wypaliła, ale w sumie może to i dobrze. Wyobraźcie sobie taką kapsułę czasu w tym domu. Takie pomieszczenie, które mimo dewastacji tego miejsca nigdy nie zostało otwarte. Oczywiście w sytuacji, kiedy ktoś tych drzwi nie wyważy w końcu. Ale jest to naprawdę zastanawiające. Bo widać, że ktoś tutaj przychodzi, rozkrada to miejsce, a tego pomieszczenia jeszcze nikt nie otworzył. No nic, zostawiamy to w spokoju. Nie będziemy oczywiście szkodzić temu obiektowi, nic niszczyć ani rozkradać. No nic, górę chyba zobaczyliśmy całkowicie. Rzucimy jeszcze tylko okiem na ten strych. Nic nie ma. Nic nie ma? Byłeś tam? Króciutkie. Aha, no to nie będziemy wchodzić, jak tam nic nie ma, to nie ma sensu. Także będziemy chyba kierować się na dół. A z tego co widzę, zobacz, tu mamy jeszcze taki garaż, jest bardzo dużo, tylko tam takie małe pomieszczenie, no. I tam mamy jeszcze ten samochód i mamy jeszcze więcej garaży. Natomiast ciekawi mnie również, co znajdziemy jeszcze na zewnątrz, bo tam również jest dużo pomieszczeń i dużo obiektów do zobaczenia. Słuchajcie, mieliśmy schodzić na dół, natomiast dosłownie przed chwilą znaleźliśmy coś, co wygląda na taki mały safe zamykany na kluczyk. I nadal w środku jest jakaś zawartość. Postaramy się to jakoś otworzyć, oczywiście nie niszcząc tego, ale no wygląda to naprawdę ciekawie. Zaraz wam powiem, czy się udało. Dobra, słuchajcie. Nasz safe okazał się jakimś pudłem na te karty kolekcjonerskie, ale w sumie może was to zainteresuje. Także do tych, którzy się znają, Dual Masters, karty kolekcjonerskie, cała kolekcja. Dajcie znać, ile to może być teraz warte. Mamy również dyskietki, ale niestety nic więcej. Aby uchronić to wszystko przed złodziejstwem, schowamy to wszystko do środka, tak jak to znaleźliśmy. I schowamy też ten safe gdzieś tutaj. Nasz safe, ala safe. I co? Szkoda, myślałem, że będzie tam coś bardziej wartościowego, chociaż nie mówię, że te karty nie są wartościowe. Musimy być teraz naprawdę cicho, ponieważ za tą ścianą mamy już sąsiadów. Mi osobiście ten budynek tutaj obok tego domu wygląda na firmę. Możliwe, że firmę właśnie właścicieli. Natomiast tutaj rzućcie okiem, kto pamięta. Takie malutkie, stare komputery. No każdy z nas miał, gdzie odpalało się go takim charakterystycznym przyciskiem. Włączał się pewnie z 5-10 minut, jak przystało na stary komputer. Ale tutaj znowu strasznie dużo zabawek dziecięcych. Mamy jakieś, słuchajcie, artykuły szkolne, zobaczcie.
strasznie dużo rzeczy. Tutaj jeszcze rower leży. Patrzcie na to. Raczej to nie jest składak, ale też jakiś starszy model roweru. Tam chyba składowisko drewna. Strasznie dużo tego tutaj jest. Może to była jakaś firma trudząca się wyrobem mebli? Możliwe. No tak to wygląda. Dużo drewna, dużo mebli. Dużo jakichś tutaj ławek szkolnych. No i dużo też dziecięcych zabawek. To wszystko jest dosyć podejrzane. Pytanie, czy te drzwi będą otwarte. Tu jest ciekawie. Chodź to zobacz. O, wow, wow, wow. Strasznie dużo rzeczy. Zobaczcie tam. Kto nas wita? Małpa na fotelu. Strasznie dużo elektroniki. Mamy również dużo dokumentów, co świadczy może. To był jakiś pokój księgowej. Możliwe. Ale też dużo rzeczy, które nie pasują kompletnie do zawodu księgowy, jak na przykład ta kuchenka. Tutaj kolejny komputer. I nasza małpka, która coś ma na głowie. Nie chcę tego dotykać raczej. Musiałem szybko wymienić baterię, ponieważ mi się rozładowała. A tak ciepłej baterii to jeszcze nie trzymałem, słuchajcie, w dłoniach. Natomiast nowa już jest załadowana i możemy przechodzić do dalszej eksploracji. Nadal znajdujemy się w tym samym pomieszczeniu, także idziemy dalej. Kolega powiedział, że kolejne pomieszczenie równie ciekawe i kolejne z dużą ilością wyposażenia. Zobaczcie, stara wanna. Coś tam jest? Patrzę. Tam jest to pomieszczenie, co okna są na, tam po podwórce. Okej. Tam niestety są już okna na podwórko sąsiadów. Ale zobaczcie, ile tego jest. No to jest, słuchajcie, coś niebywałego. Co za miejsce. Ja cię kręcę. Kolejne pluszaki. Tam jakiś stary odtwarzacz płyt. Jeszcze tam piękny obraz. A tutaj to już w ogóle. Nie wiem, to jest jakiś magazyn chyba. Na jakieś sprzęty RTV AGD, bo to jest niewiarygodne, co ja tutaj widzę. Przejście tam może być dosyć ryzykowne, bo bylibyśmy na widoku sąsiadów, na pewno narobilibyśmy hałasu, więc tam już chodzić nie będziemy. Mimo wszystko trzeba dbać o to bezpieczeństwo i o to, aby nie zostać, że tak powiem, zdemaskowanym. Ale wydaje mi się, że tam również raczej już nic ciekawego by nie było. Cała masa gratów. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten budynek. Także pozostaje nam jeszcze zobaczyć te garaże, no i ten samochód. Kurczę, chciałbym wsiąść do środka tego auta. Tam pusto. Tam jakiś stary rower. I tam też pusto. Jedyne co tu mamy to rowery. Niestety w garażu nie ma żadnego samochodu. Ostatnim punktem naszej eksploracji będzie oczywiście
sprawdzenie tego samochodu. Możemy wejść do środka, także zajrzyjmy. Na pewno możemy otworzyć bagażnik. I naszym oczom ukazuje się kompletna ruina. Zobaczcie, wszystko kompletnie wymontowane. Natomiast kierownica jest, ale oczywiście radio. Nawet słuchajcie, wywietrzniki powietrza zostały wymontowane. No ale siedzenia chyba skórzane, jeśli nie mylę, jakaś ekoskóra. Są. No kompletny szaber. Chciałbym usiąść za kierownicą, ale nie wiem, czy to będzie możliwe, ponieważ drzwi są zatrzaśnięte, a z prawej strony całkowicie to wszystko jest zarośnięte, chociaż bardziej mnie interesuje to siedzenie kierowcy. No nic, spróbuję jeszcze raz, a jeśli się nie uda, no to będziemy chyba musieli się powoli ewakuować, a bagażnik oczywiście ze sobą zamykamy. Ale jakby ktoś pytał, jaki to jest samochód, to jest to Chrysler Grand Voyager LX. To w sumie nie jest tanie auto, chyba amerykańskie, jeśli się nie mylę. Nadal na polskich ulicach możemy je znaleźć. Oczywiście egzemplarze w troszkę lepszym stanie niż ten, ale mimo wszystko. No tak czy inaczej, do środka nie wejdziemy. Próbowałem się tam jakoś dostać, też nie chcę na siłę tutaj już go bardziej uszkadzać, także w tym miejscu będziemy kończyć naszą przygodę. Dzisiejszą eksplorację. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Troszkę dłuższy materiał niż wszystkie inne, które do tej pory oglądaliście. No i mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, subskrypcję. Wpadajcie na mojego Instagrama urbexpawlo. A jeśli chcecie wesprzeć moje wyprawy, moje podróże, mój kanał, to koniecznie wpadnijcie również na Patronite'a. No i w tym miejscu będę się z Wami żegnał. Dzięki, trzymajcie się. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. Thank you.